Michał Chmielewski, wtedy nasz wirowni. Gdy odsłuchałem wiadomość od mojego brata, którą nagrał na pocztę, ponownie zalałem się łzami. Płakałem już od 15 minut, ale tym razem potok z moich oczu był tak gorzki, tak przepełniony żalem, że aż mnie zemdliło. To był ciężki dzień. Rozumiecie? Moi znajomi twierdzą, że praca grafika komputerowego, siedzenie przed komputerem i klikanie kolorowych pikseli nie może męczyć. Cóż, może. Uwierzcie mi. Do domu wróciłem autobusem, słuchając najbardziej kojących kawałków, jakie miałem na swojej MP3. Zawibrowała mi kieszeń. Mój brat. Znowu. Ostatnio dzwonił do mnie prawie codziennie. Za każdym razem z tym samym problemem. Nie mam kasy. Proszę, pomóż. No tak. Pomagałem, kiedy mogłem i miałem chęci. Dzisiaj nie miałem. Schowałem swoją Nokię z powrotem do kieszeni i pozwoliłem sekretarce go spławić. Wszedłem do domu chwilę przed 18 i zjadłem szybki obiad. Telefon zostawiłem na blacie w kuchni, marząc jedynie, by wyłożyć się na sofie. Wcisnąć play na odtwarzaczu DVD i usnąć przy kolejnym odcinku jakiegoś sitcomu. Tak też zrobiłem. Liczyłem co prawda na drzemkę, ale mój zmęczony organizm wymusił na mnie głęboki, twardy jak stal sen, z którego ocknąłem się dopiero w środku nocy. Wskazówki zegara ustawiły się w godzinę 3. Czułem się połamany, jeszcze bardziej zmęczony i zniechęcony. Już chciałem przekręcić się na drugi bok i wtedy coś mi się przypomniało. Przypomniało mi się, dlaczego się obudziłem. Jakiś dźwięk. Jako że naczytałem się i naoglądałem historie o takich i owakich mordercach, wyostrzyłem zmysły. Szybko zapaliłem światło. Upewniłem się, że w moim mieszkaniu, za które przepłacam już od roku, nie znajduje się żaden świr z siekierą czy maską hokejową i piłą mechaniczną. Po czym z powrotem usiadłem na sofie. Oddziaływała na mnie jak magnes, przyciągając, oferując sen, odpoczynek i spokój. Znowu ten dźwięk. Ten sam. Udałem się do kuchni, skąd ów dźwięk dochodził. W środku nocy niemal każdy, niezidentyfikowany dźwięk brzmi jak hałas. Ciemność rozświetlał bzyczący telefon na blacie. Dzwoniła matka. Od razu poczułem w mojej klatce piersiowej ucisk paniki. Środek nocy. Telefon od matki, która ma już swoje lata. Tak jak i ojciec. Więc przyszły mi do głowy najczarniejsze scenariusze. Od razu przypomniała mi się złota myśl jakiegoś sitcomu, według której po drugiej w nocy nie może przytrafić się nic dobrego. A była trzecia. Odebrałem telefon. Wszystko. Cały koszmar rozegrał się w 3 minuty. Świat mojej rodziny się zmienił. Mój świat się zmienił. A że jestem egocentrykiem, zmienił się cały pieprzony świat. Usiadłem na podłodze przy lodówce. Mój brat nie żył. Mój starszy brat Adam był trupem. Powiesił się. Wisiał na sznurze, zimny i sztywny. Siedziałem tak dobre kilka minut z głową zatopioną w dłoniach, walcząc z tym faktem. Wypierałem go z mojej świadomości, ale już zdążył się zakotwiczyć. Nie chciał puścić. I wiedziałem, że im mocniej będę go szarpał, tym boleśniej będzie go zaakceptować. Jak wyrywanie haczyka wbitego w ciało. Powiedziałem mamie, że zaraz przyjadę, ale nie byłem jeszcze na to gotów. Siedziałem w kuchni oszołomiony. Pojawiły się pierwsze łzy. Zacząłem stękać, szlochać w towarzystwie buczącej lodówki. Mimo to jeszcze nie byłem w rozsypce. To miało dopiero nadejść. Telefon w mojej dłoni przypomniał mi o wiadomości. Adam dzwonił do mnie po południu. Chryste, mój brat nie żyje, a ja miałem w dłoni porcję jego ostatnich słów do mnie. Wykręciłem numer sekretarki i odsłuchałem wiadomość. Była krótka. Zaledwie kilka zdań. Na koniec wspomniał o żwirowni, a potem klik i koniec wiadomości. Wtedy właśnie nadszedł kryzys. Trysnąłem strumieniem łez. Pamiętasz wtedy na żwirowni? Spytał Adam. Możemy uznać, że będziemy kwita, jeśli mi teraz pomożesz. Żwirownia. Gdy to usłyszałem, zaczęło mi się kręcić w głowie. Oczywiście, że pamiętam. Miałem wtedy niecałe 11 lat. Adam 16. Mieszkaliśmy w Baskin Zachodnim, małym miasteczku w zachodniopomorskim, na jednym z tamtejszych osiedli blokowisk. Miasto jak miasto, z niewielkim ratuszem, 2 kościołami, 1 posterunkiem, biblioteką i 1 główną drogą, krajową 6, którą zmierzały wszystkie samochody ze Szczecina do Trójmiasta.
Mama pracowała jako opiekunka do dzieci w przedszkolu. Tata zaś naprawiał polonezy i maluchy w warsztacie samochodowym. Obydwoje pracowali do popołudnia, każdego roboczego dnia. Więc w wakacje mieliśmy mnóstwo czasu dla siebie. Mój brat, jak to starszy brat, we wcześniejszych latach miał obowiązek zajmować się mną, gdy rodzice chcieli pozbyć się nas obu z domu na jakiś czas. Często zabierał mnie wtedy na boisko, kazał siedzieć grzecznie na ławce i patrzeć, jak gra ze swoimi kumplami. Wow, super. Nudziłem się wtedy okrutnie, no ale co mogłem zrobić? Jego znajomi byli prawdziwymi rewolwerowcami Baskin. Jeden po rozprawie sądowej za pobicie, drugi złodziej, o którym krążyła historia, że wszedł do sklepu z elektroniką przy głównej ulicy, zdzielił sprzedawcy potężną bombę w nos i wyszedł z odtwarzaczem kaset. Ale najpopularniejszy wśród nich był zawsze Jawor. Nawet bez ostrzeżeń mojego brata wiedziałem, żeby nie odzywać się do niego niepytany. Uwielbiał bić młodszych. Wymuszał pieniądze i papierosy oraz zastraszał nauczycieli, gdy ten podnosił na niego głos. Podobno powiedział do nauczycielki biologii, że przyjdzie do niej w nocy i rozwali drzwi siekierą. Tak po prostu. Mój brat spędzał z nimi całe dnie i choć w moich oczach był bardzo dobrym, choć złośliwym człowiekiem, a do naszego domu nigdy nie zawitał policyjny patrol, w sprawie rozbitej szyby czy kradzieży pieniędzy, dla innych mieszkańców Baskin uchodził za jeszcze jednego bandziora. Nie wiem, być może faktycznie był spokojniejszy, a może po prostu cwańszy. Starsi bracia mają swoje tajemnice. Gdy biliśmy się na żarty, zawsze pozwalał mi wygrać, choć wcześniej zawsze dawał mi potężny wycisk. Często nosił mnie na barana i przekonywał, że słuchanie Space Girls jest dla pizdusiów. Prawdziwi faceci słuchali Leroya czy Nagłego Ataku Słuchacza. Czasami robił sobie ze mnie pośmiewisko, zwłaszcza przy swoich kumplach, ale nigdy nie poczułem się tym urażony. I choć sam lubił mi przyłożyć od czasu do czasu, nigdy nie pozwolił mnie tknąć innemu typowi. Prawo starszego brata. Któregoś dnia, chyba lata 98 roku, wszedł do domu. Grałem wtedy na Pegasusie, który dostaliśmy od rodziców na zeszłoroczną gwiazdkę. Od razu zobaczyłem, że coś rozpala jego umysł. W co grasz? W kontrę. Przeszedłeś to gówno 1000 razy, nie nudzi ci się? Wzruszyłem ramionami i wróciłem do gry. On usiadł w salonie i zadzwonił do dwóch kumpli, namawiając do czegoś. Starałem się nie podsłuchiwać, ale im wyżej podnosił ton, tym rosła moja ciekawość. Cholera. Zaklął, gdy po raz drugi odłożył słuchawkę. Spojrzałem na niego. Co? Nie przejechałbyś się? Gdzie i po co? Zobaczysz. Pojechałbyś ze mną rowerem i pokazałbym ci coś fajnego. Wcisnąłem pauzę na padzie. Jeżeli starszy brat mówi, że pokaże ci coś fajnego, są dwie opcje. Albo faktycznie ujrzysz coś fajnego, tak jak mówi, albo zaraz dostaniesz niespodziewany cios w głowę. Teraz na to drugie się nie zapowiadało, więc od razu kupił moją ciekawość. Nie chce mi się iść tam samemu, a poskakałbym sobie. Powiedział bardziej do siebie niż do mnie. Nie wiedziałem, o co mu chodzi. Ale o co chodzi? Byłeś kiedyś na tej żwirowni za miastem? Nie, mama powiedziała, że jak się dowie, że tam chodzę, to... Tata, wiem, nieważne. To nie byłeś tam? Nie. Nigdy? Nie. Powiedziałem już trochę zniecierpliwiony. Mówiłem prawdę. Fakt, byłem tam niejednokrotnie, ale zawsze z rodzicami. Chodziliśmy dość często do wujków na działki za miastem. Jedna z tamtejszych dróg wiodła tuż obok wielkich wykopalisk, ogromnych dołów wielkości boiska piłkarskiego. To właśnie była żwirownia. Mówię wam, widok niesamowity. A chciałbyś się tam przejść? Spytał Adam. Oczywiście, że chciałem, bo dzieciaki lat 90. jarały się przygodami, a nie Facebookiem. I w chwilę potem wyszliśmy z domu. Jechaliśmy na jednym rowerze. Adam rzecz jasna pedałował, a ja siedziałem na ramię, czując boleśnie każdy pojedynczy kamień i nierówność na drodze. Wyjechaliśmy z naszego osiedla, mijając dzikie boisko, które zmontowały dzieciaki z sąsiedztwa. Krzywe bramki, nierówna powierzchnia, pełna grubych kęp trawy. Ale dawało radę. Możecie mi wierzyć. Grało się na nim naprawdę fajnie. Ale mogłem korzystać z niego z moimi kolegami, gdy nie przebywał na nim nikt starszy. Wjechaliśmy na teren ogródków działkowych, gdzie opalało się kilku działkowiczów. Resztki popołudniowego słońca paliły mnie w kark. Czułem zapach grilla. Jakieś dzieciaki grały w badmintona, ktoś palił kupę zgrabionych liści i śmieci. A po co tam w ogóle jedziemy? Spytałem. Zobaczysz. Wzruszyłem ramionami. Spoko, zobaczę. Było mi dość wygodnie, lubiłem jeździć z bratem na rowerze, bo zawsze pedałował jak szalony.
Musiałem się mocno trzymać kierownicy, żeby nie spaść przy mocnym zakręcie. W końcu ujrzeliśmy wirownię. Wielkie wykopaliska, jeszcze większe niż poprzednio, kiedy je widziałem. Na dnie stały koparki i inny ciężki sprzęt. Na górze z tej odległości były niewiele większe od mojej pięści. Dookoła nas było cicho. Nie słychać było samochodów na krajowej szóstce. Brak krzyków z osiedla. Niczego poza ćwierkaniem ptaków. No i? Spytałem, zeskakując z siodełka. Tuż przede mną zaczynał się jeden z wykopów. Na oko jakieś 20-30 metrów. Dużo piachu. Poskakać, powiedział Adam. Nie chciało mi się samemu. Aha. Poczułem się jak koło zapasowy. Tylko kurde, pamiętaj, żeby nie mówić rodzicom, że tu byliśmy, czaisz? Przytaknąłem trochę niechętnie, bo jeśli byłem w czymś kiepski, to właśnie w kłamaniu. Zwłaszcza rodzicom, kiedy widzieli, że coś kręcę. Patrz, powiedział Adam, odstawił rower i z rozpędu skoczył w dół wykopu. Przyglądałem się temu z oczami jak 5 złotówki. Widziałem, jak upada jakieś 10 metrów pode mną. Przekoziołkowuje kilka dodatkowych metrów i wstaje rozradowany, krzycząc: kałabunga! W porządku? Krzyknąłem w jego stronę. Zajebiście! Skacz! Tylko rozpędź się dobrze! No nie wiem. Co? Nie wiem, trochę wysoko. Skacz, lalusiu! Machnął ręką. Jak wylądujesz, zrób kilka fikołków i będzie dobrze. Po chwili wahania skoczyłem, ale tak ślamazarnie, jak jesteś w stanie sobie to wyobrazić. 2 kroki do tyłu dla rozpędu, 2 do przodu i skok na długość metra. Upadek na stromy piach, bach, i staczanie się jak wór z kartoflami, bez ładu i składu. Zupełnie inaczej niż w wykonaniu mojego brata. Gdy zatrzymałem się tuż przy dnie, Adam był już w połowie drogi na górę. Dalej! Robimy zawody, kto dalej? Krzyknął, a ja załapałem bakcyla. Lot był świetny, długi, emocjonujący, nawet mimo braku stylu. I co najważniejsze, dzięki grubej warstwie drobnego piachu, całkowicie bezbolesny. Tym razem skoczyliśmy razem. Rzecz jasna, ja wylądowałem jakieś 5 metrów przed moim bratem. Ten z zadowolenia dał mi kuksańca w żebra i powiedział, żebym następnym razem bardziej się rozpędził. 5 godziny spędziliśmy na skakaniu, wchodzeniu na górę i ponownym skakaniu. Czułem już zmęczenie i kilogramy piachu w trampkach. Wiedziałem, że jutro wezmę tu swoich kolegów. Może Marcina i Tomka. I urządzimy sobie zawody na równi. Nie rozumiałem zupełnie, dlaczego rodzice postawili nam szlaban na żwirownię. Skoki, mimo że długie i wyglądające trochę niebezpiecznie, nie były groźne. Piach był zbyt miękki, by zrobić sobie krzywdę. Leciało się jak małysz wzdłuż stromego wzgórza, aż uderzało się w piach niczym 40-kilogramowa bomba, tocząc w dół. Hubach po pachy. Skoczyliśmy 10 razy, zanim brat zdecydował, że trzeba powoli się zawijać. Na noc zawsze przychodzi tu dozorca, powiedział. Poza tym rodzice są już na pewno w domu. Okej, tylko jeszcze jeden skok, zaproponowałem. To jak chcesz, to skacz. Ja sobie zapalę i spadamy. Okej. Wiedziałem, że brat palił i obiecywałem 100 razy, że nie powiem rodzicom. I słowa dotrzymałem. Co gorsza, gdyby go o to podejrzewali i wzięli mnie na przesłuchanie, zapewne złamaliby mnie po pierwszym podejściu. Na szczęście Adam miał na tyle oleju w głowie, że nigdy się nie domyślili niczego. Ostatni skok. Zrobiłem 5 kroków do tyłu. Adam już siedział na trawie, odpalając papierosa. Chciałem zapytać, czy da mi się zaciągnąć, ale ostatecznie postanowiłem skupić się na skoku. Rozpędziłem się, najpierw drobiąc, potem już wielkimi, prawie skokami dotarłem do krawędzi i skoczyłem. Leciałem bardzo długo. Bez przesady był to mój najefektowniejszy skok. Mieliłem w powietrzu nogami, jakbym biegał powietrze. Upadłem trochę mocniej niż zazwyczaj, aż zabolało. Ale nie za bardzo. Stoczyłem się jeszcze trochę i wyhamowałem tuż przed dnem. Adam, zobacz! Krzyknąłem zadowolony i poczułem mocne uderzenie ciężaru w łydki i uda. Przewróciłem się zdziwiony i coś mnie zaczęło przygniatać. Coraz mocniej. Blokując ruchy i dusząc oddech w płucach. Lawina. Przysypało mnie. Zanim się zorientowałem, leżałem twarzą do dołu, z jedną ręką przyciśniętą do brzucha, drugą karykaturalnie unesioną do góry nad głową. Nie mogłem się ruszyć. Czułem, jak piach wciąż osuwa się tam, na górze nade mną. Taki jakby szelest, szum i przede wszystkim coraz mocniej gniotący ciężar. Dotarło do mnie, co się dzieje, i próbowałem się wydostać. Krzyknąć do brata, ale nic z tego. Ani milimetr możliwego ruchu. Nawet otwarcie ust było niemożliwe. Z rozpaczy i przerażenia napiąłem wszystkie mięśnie.
ale nic z tego. Piach już nie był taki przyjemny i zatykał nos i usta. Oczy, uszy, był wszędzie i chciał być we mnie. Jeszcze nie do końca sobie zdawałem z tego sprawę, ale z każdą sekundą uchodziło ze mnie życie. Nie mogłem oddychać, nie mogłem ruszyć palcem, otworzyć oczu. Nic. Mogłem tylko umrzeć. Tona piachu gniotła moje plecy. Płuca skurczyły się do rozmiaru rodzynka. Gardło zwężyło się do średnicy słomki do picia. Brak powietrza, brak ruchu. Jedno i drugie doprowadziło mnie do szaleństwa. Chciałem płakać, wrzeszczeć aż do sklepienia nieba, ale ból i bezdech wypierał absolutnie wszystko. Było tylko to i nie liczyło się nic więcej. Nic nie widziałem. Ale po chwili, która dla mnie była godziną, widziałem jasne, tańczące plamki. To brak tlenu plus monstrualny ból robiły swoje. Zaczynałem mdleć. Nie myślałem o niczym. Chciałem jedynie się wydostać. Wyszarpać z tej pułapki, którą sam sobie zgotowałem. W pewnym momencie opadła kurtyna. Zerwał mi się film. Pamiętam jedynie krzyk brata. Szum w uszach. Piach w ustach. Ból we wszystkich stawach. To wszystko. Tylko tyle i aż tyle. Bo skoro boli, to znaczy, że żyjesz, jak miewał mój nauczyciel WF-u. Chyba w końcu zemdlałem. Nie wiem. Może byłem jedną nogą po tamtej stronie? Stałem okradkiem nad granicą. W każdym razie wszystko dla mnie zgasło. Nawet nie zdążyłem się nacieszyć, bo w jednej chwili cały ból i cierpienie bezdechu zniknęło. Po prostu cyk. Iskierka zgasła. Potem zaczął mnie wybudzać ból ramienia. Czułem ból wszędzie, ale ten w szczególności. Coś chciało wyrwać moją rękę z korzeniami, jakbym cierpiał za mało. Potem znów przerwa w dostawie filmu. Potem drapie mnie coś po głowie, bardzo mocno, chyba do krwi. Raz, drugi. Chcę nawet zaprotestować, ale nie mam siły. Znowu ściemnienie i znowu dostawa świadomości. Tym razem z powodu wymiotów. Leżałem na plecach. Brat uciskał moją klatkę piersiową, a ja czułem przewalające się w żołądku kilogramy piachu. Przekręciłem się na bok i wyżygałem całą piaskownicę. Chciałem krzyczeć z przerażenia i bólu, ale nie mogłem. Jeszcze nie. Schaftowałem się znowu. Adam coś mówił, pytał, czy mogę oddychać. I te pytania wydawały mi się niesamowicie skomplikowane, nachalne. Sam dyszał jak cholera. Widziałem, jak na jego twarzy malowało się blade przerażenie. Żołądek trochę się uspokoił i po chwili dotarło do mnie, co się wydarzyło. Otarłem się o kostuchę. Rozbeczałem się wciąż, plując ziarenkami piasku. Adam tulił moją głowę, głaszcząc czulej od mamy. Przepraszał. Mówił, że wszystko w porządku. Że już jest okej. Pocieszał. Przytuliłem się do niego. Mojego brata. Mojego bohatera Adama. Mocno. Z całej siły. I nie zamierzałem puścić. Kochałem go najbardziej na świecie. Teraz z moich oczu leciały łzy przerażenia i wdzięczności. Adam uratował mi życie. Sprawił, że bezdech i ból minęły. Mój Bibi, brat bohater. Minął kwadrans, zanim zdołałem uspokoić się na tyle, by dać się zaprowadzić na górę. Odjechaliśmy rowerem od żwirowni i tuż przed ogrodami działkowymi wjechaliśmy na jakąś górkę. Tam Adam pomógł mi się rozebrać, otrzepać ubrania z piachu. Chryste. Była tego cała plaża. Ciągle histeryzowałem, szlochałem, byłem cały zasmarkany, usta oślinione, wszystko zmieszane z piachem. Adam zaczął z tego żartować, ale bez złośliwości. Jak teraz o tym myślę, to pewnie właśnie tak spływała z niego fala szoku i reagował po prostu w ten sposób. Mój bohater. Zanim ponownie wsiedliśmy na rower, minął kolejny kwadrans, a Adam wypalił papierosa. Cały czas wypluwałem małe porcje piachu, siedząc w gaciach na ziemi, podczas gdy brat otrzepał moją koszulę, krótkie spodenki, trampki, nawet skarpetki, o których zazwyczaj mówił, że walą jak cygański wóz. Majtki wytrzepałem sobie sam. Nie powiemy o tym mamie i tacie, co nie? Spytał Adam. Nie. Jak będą pytać, gdzie byliśmy, to powiem, że graliśmy z chłopakami, a ty byłeś ze mną. Ty tylko przytakujesz, okej? Przytaknąłem teraz. Super, powiedział już spokojniej, ale wciąż niepewnie na mnie patrząc. To będzie nasza tajemnica, okej? Nie powiemy o niej nikomu. Nawet chłopakom z osiedla. Tak. Nasza tajemnica. Do domu wróciliśmy chwilę po 18. Bolały mnie wszystkie mięśnie i gardło. A po każdym zaciśnięciu szczęk czułem małe drobinki piasku.
Czułem je wszędzie 2 dni. Rodzice nigdy się o tym nie dowiedzieli. Nawet kilka lat później, gdy zajechaliśmy do nich na weekend. Opowiedzieliśmy z Adamem o tym, jakie głupoty robiliśmy w dzieciństwie. Ale o tym nie pisnęliśmy ani słowa. Wiem też, że ja nigdy nikomu o tym nie powiedziałem. To była nasza tajemnica. Przez te wszystkie lata. Czasami wspominaliśmy to wydarzenie. Czasami śmiejąc się z tego. Zwłaszcza po kilku piwach. A czasami całkiem serio. Pewnego razu zdradził mi, że szukał mnie w tym piachu dość długo. Aż zaczął myśleć o pobiegnięciu po pomoc. Oczywiście, gdyby kogokolwiek sprowadził, to nie byłoby już kogo ratować. Zostałoby już tylko wygrzebanie moich zwłok i ponowne ich zakopanie. Mijały lata. Traktowaliśmy się z Adamem jak zawsze. Dostatecznie ciepło bym kochał go jak brata, ale też i dostatecznie chłodno bym nie zapomniał o porządku hierarchii w naszym bractwie. Wyprowadziłem się z domu szybciej niż on. Wynająłem mieszkanie w Gdańsku. Zacząłem pracę jako grafik komputerowy dla jednej firmy, potem drugiej. Skończyłem zaoczne studia i generalnie mogę powiedzieć, że wiodło mi się raz na wozie, raz pod wozem. Ale w ogólnym rozrachunku zawsze wychodziłem na plus. Adam natomiast zaczął ćpać. Towarzystwo, w jakim się obracał, zaczęło zajmować się handlem trawy, potem amfetaminy. Otworzył się z tego nieformalny gang. Jeśli chciałeś w okolicy Baskin Zachodnich kupić trochę palenia albo szuwaksu, wystarczyło skontaktować się z moim bratem. Sam palił dużo. Niespecjalnie się z tym kryjąc, aż zaczął palić więcej niż zdołał sprzedać. Popadł w długi. Czasami, gdy rozmawiałem z matką przez telefon, opowiadała mi, że dzwonią do niego w środku nocy jacyś ludzie, a od czasu do czasu pod blok podjeżdża czarny Mercedes. Adam rozmawia z kierowcą kilka minut i zawsze wraca zdenerwowany. Pierwsze pieniądze pożyczyłem mu przed rokiem. Najpierw 100 zł, potem 150, 200. Różnie, zależy ile miałem na luzie. Nigdy nie pytałem, na co je potrzebował. Wciąż był moim starszym bratem. Jeżeli faktycznie ich potrzebował, nie musiałem pytać. Zakładałem, że starsi bracia zawsze wiedzą, co robią. Poza tym wiedziałem i on o tym wiedział. Być może był to nasz błąd, mój błąd, że nigdy nie spytałem wprost. Przedostatni raz zadzwonił tydzień temu. Pieniądze oczywiście. Nie miałem przynajmniej na tyle, ile potrzebował. A że ostatnio sam byłem pod kreską, to odmówiłem. Powiedział, że tym razem ma nagraną taką sprawę, że jeśli wypali, wszystko będzie w porządku. Zero długów. Będzie mógł zacząć od początku. A nawet mi trochę z tego skapnie. Super. Tyle, że ja nie miałem pieniędzy. Po raz pierwszy w życiu naskoczyłem na niego. Powiedziałem mu, żeby w końcu się ogarnął. Spojrzał w lustro i zastanowił się, co ze sobą robi. Przyrównałem jego status do mojego. Ja prowadziłem samodzielne życie. On nadal był bez szkoły. Mieszkał u rodziców. Pracował dorywczo. Pił, ćpał i zawsze był pod kreską. Zastanów się, do cholery jasnej, jak chcesz, by wyglądało twoje życie. Powiedziałem i rozłączyłem się. To były moje ostatnie słowa, jakie mu powiedziałem. No i nadeszło dzisiaj. Wracałem do domu autobusem, kompletnie wyprany z sił, kiedy nagrał się na moją sekretarkę. Cześć. Zaczął niepewnie. Słuchaj. Wiem, że trochę się wszystko popieprzyło, ale mam teraz problemy. Rozumiesz, te cwele, co przyjeżdżają do mnie dzień w dzień, grożą, że spalą nasz dom. Przyjeżdżają codziennie, rozumiesz? Kurwa, nie mogę spać przez to. Muszę im oddać te 5000. Bo... Możesz mi pomóc? Proszę, brachu. Ostatni raz. A potem obiecuję, do cholery nie będę więcej zawracał ci głowy. Potrzebuję czegokolwiek. Muszę zbierać 5 koła. Nie miałbyś pożyczyć kilku stówek? Proszę, jak wpadniesz do Baskin kiedyś, to wszystko ci wytłumaczę. Potem nastąpiła chwila przerwy. Pociągnięcia nosem i krótkie nerwowe oddechy. Świadectwo tego, że Adam płakał tuż przed wykręceniem mojego numeru. Nie wiem, co mam powiedzieć, brachu. Serio. To ostatnia rzecz, o jaką cię proszę, naprawdę. Wiem, że wiszę ci trochę tego, ale... No naprawdę, jestem w ciasnej dupie. Możesz mi wierzyć. Oni powiedzieli, że jak nie zobaczą tej kasy, to porozmawiają z mamą. Jak będzie wracała z pracy? Pomożesz mi? Nie wiem, jak będę mógł ci się za to odwdzięczyć. Pamiętasz wtedy nasz wirowni? Możemy uznać, że będziemy kwita. Jeśli mi pomożesz. Bądź teraz moim starszym bratem. Proszę cię. Klik, odłożenie słuchawki. Jakąś godzinę po tej wiadomości Adam zszedł do piwnicy i się powiesił. Znalazła go sąsiadka.
Zeszła na dół, by wyciągnąć ze swojej komórki jakiś kompot czy coś takiego, a znalazła wiszącego trupa, który mieszkał 2 piętra nad nią. Gdy dałem radę w końcu podnieść się z podłogi w kuchni, zacząłem dochodzić do siebie. Przede wszystkim postanowiłem. Rodzice nie mogą się dowiedzieć o tym telefonie. Zapewne sprawdzą, do kogo dzwonił, ale jeśli powiem, że rozłączył się po połączeniu z sekretarką, sprawa będzie zamknięta. To, co się wydarzyło na zwirowni, miało pozostać między mną a bratem na zawsze. Tak sobie obiecaliśmy i tak będzie. Zadzwoniłem po taksówkę, która miała zawieźć mnie na dworzec. Zapaliłem papierosa, wciąż becząc jak dziecko, tak samo jak wtedy na żwirowni. Z tym, że teraz nie było starszego brata, który mógłby mnie pocieszyć. Po przesłuchaniu tego zapraszam na stronę Michała Chmielewskiego, która będzie oczywiście podana w opisie. Do usłyszenia.